Cześć, nazywam się Max Cyrek, na co dzień zarządzam organizacjami, w których pracuje ponad 70 osób. Zajmujemy się marketingiem, kreacją, eventami i finansami. Dzisiaj opowiem Wam, czego szukamy w kandydatach do pracy do naszych organizacji. Szukając odpowiednich kandydatów do pracy, stawiamy przede wszystkim na umiejętności miękkie. W przypadku osób, które nie mają jeszcze doświadczenia, wybieramy te, które wierzą w te same wartości, którymi się kieruje nasza organizacja. Są to komunikacja, rozwój, dążenie do celu, wynik i wiara w to, że praca zespołowa jest tym, na czym zależy nam najbardziej. Kiedy przychodzisz do nas na rozmowę rekrutacyjną, nie oczekujemy od Ciebie, że wiesz wszystko na temat marketingu czy reklamy, bo tego jesteśmy w stanie Cię nauczyć. Potrzebujemy mieć pewność, że chcesz się rozwijać i że będziemy dobrze w stanie się komunikować. To jest podstawa do rozpoczęcia naszej współpracy. Oprócz tego dobrze jest, jeśli wiesz, do jakiej firmy przyszedłeś czy przyszłaś, chociażby znając jej nazwę i profil działalności. Od tego warto zacząć poznawanie swojego przyszłego pracodawcy. Jeśli zastanawiasz się, o czym warto napisać w CV, to informacje o Twoim hobby, że lubisz oglądać filmy czy słuchać muzyki, nie są najistotniejszymi. Jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, napisz, czym się pasjonujesz. Dobrze, żeby pokrywało się to z profilem firmy. Jeśli startujesz w procesie rekrutacyjnym do nas, to dobrze, żeby marketing był Twoją pasją. W swoim CV opisz wszelkiego rodzaju doświadczenie, które może mieć wpływ na decyzję o Twoim zatrudnieniu. Każde odbyte kursy, każde szkolenia, w których brałeś czy brałaś udział, są dla nas istotną informacją mówiącą o tym, że chcesz się rozwijać. Samo ukończenie studiów nie jest dla nas gwarantem tego, że posiadasz odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań, które Ci powierzymy. Jedna podstawowa zasada: w swoim CV nigdy nie pisz o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Jeśli o czymś tylko słyszałeś czy słyszałaś, nie warto o tym pisać, bo prędzej czy później się o tym dowiemy. Jeśli chodzi o samą formę CV, zastanów się, jak się wyróżnić, bo wtedy Twoja oferta pracy zostanie lepiej zapamiętana. Sam PDF z suchymi informacjami będzie mniej zauważony niż na przykład prezentacja wideo, w której zwracasz się bezpośrednio do potencjalnego przyszłego pracodawcy, wymieniając na przykład nazwę jego firmy i mówiąc o tym, co jesteś w stanie zrobić dla rozwoju jego organizacji. Życzę Wam powodzenia we wszystkich przyszłych procesach rekrutacyjnych i wierzę, że wszystkie zakończą się sukcesem. Tymczasem nasze oferty pracy możecie śledzić w zakładce Kariera na stronie AHE. Dziękuję.